Sebastian, gratuluję tego zwycięstwa. Powiedz mi, jak oceniasz tą dzisiejszą wygraną ze Śląskiem Wrocław? Myślę, że jesteśmy zadowoleni z rozmiarów i ze stylu gry. Musimy pamiętać też, że jesteśmy po bardzo trudnym okresie teraz, po pierwszym tygodniu, który jest bardzo ciężki dla nas. Dopiero się jakby dostosowujemy do tych ciężkich treningów i jesteśmy naprawdę zadowoleni, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Szczególnie dobrze w waszym wykonaniu wyglądała druga połowa, kiedy to Marko Peszun popisał się hat-trickiem, Kamil Denkowski dołożył to czwarte trafienie. W pierwszej połowie też dobrze wyglądaliście, jednak nie zabrakło troszeczkę tej skuteczności. No nie, bo w drugiej połowie wyszła zupełnie inna drużyna, jednak graliśmy z trzecią ligą i drużyna trzecioligowa, pierwsza drużyna jeszcze oczywiście stwarzała jakiś opór, no a już druga, no to z całym szacunkiem, no to na pewno dużo łatwiej nam się po prostu grało. A powiedz, jak ocenisz testowanych przez Śląsk zawodników? Wydaje mi się, że pozytywnie. Nie, oczywiście nie wybili się niczym takim, który pewnie by wszyscy byli zachwyceni, ale też nie schodzili poniżej jakiegoś poziomu. A decyzja na pewno jeszcze zapadnie w stosunku co do nich, to już jakby nie moja jest rola w tym, ale uważam, że zagrali przyzwoicie. Ja tutaj w środku pola widać, że układała ci się ta współpraca i z Tomem i z Sato. Chyba bardziej Sato, jakbyś ocenił właśnie podanie Japończyka, który tak naprawdę był bliski zaliczenia asysty. Tak, rzeczywiście. Ten Sato rzeczywiście dużo ze sobą graliśmy dzisiaj w meczu. Widać, że taki komaty zawodnik, dużo widzi, dobra technika użytkowa, dwoma nogami operuje, to na pewno jego są atuty. Rzeczywiście, no dobrze mi się z nim grało, dobrze mi się grało z Daliborem Stefaniewiczem, więc myślę, że z Daliborem w ogóle bardzo lubię grać. To jest jakby zawodnik, który widzi bardzo dużo i duży ciężar też na nim spoczywa, to dzięki temu też mam troszeczkę więcej miejsca na boisku. Wspomniałeś, że ten początek tego okresu przygotowawczego jest bardzo ciężki. Czy mógłbyś opisać, jak wyglądają treningi, czy to są treningi, czy to są gierki wewnętrzne, czy to są ćwiczenia na siłowni? Wiesz co, na przemian. Raz mamy siłownię z bieganiem, później mamy bieganie połączone z treningiem z piłkami, więc to wszystko gdzieś tam się rotuje i zmienia się w cyklu treningowym tygodniowym. To rzeczywiście czasami jest, że robimy siłownię w poniedziałek, to później we wtorek tego nie robimy, tylko biegamy, to w środę już mamy znowu siłownię. To się wszystko zmienia. A jakby się cenił pomysł dwóch zgrupowań w Turcji, tak jak wiadomo, podczas pierwszego pewnie będziecie się jeszcze zgrywać, podczas tego drugiego już ta jedenastka powinna być wykrystalizowana. Myślę, że trener jeszcze tak łatwo i przyjemnie nie da odczuć zawodnikom, którzy będą grali w podstawowej jedenastce, więc myślę, że ten drugi obóz też za dużo nam nie powie, jeśli chodzi o nas, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby właśnie poczuć piłkę i zgrać zespół, to jest kluczowe. Też proszę nie oczekiwać, że te mecze sparingowe będziemy wygrywać mecz za meczem lub będziemy wysoko i wygrywać, bo to nie na tym to polega. Tak jak zawsze będę tłumaczył wrok w rok przy takiej możliwości, że różne zespoły są w różnych momentach przygotowań po różnych treningach i powoduje tą różnicę później na boisku, więc na to bym też większej roli nie przykładał, więc mam nadzieję, że przygotujemy się tak odpowiednio, że przede wszystkim będziemy wyglądali tak jak w meczu z Brysz choćby.